Dzień dobry, witamy wszystkich koneserów gamingu na naszym podcaście ANJ. Ja nazywam się pan Jay, jest ze mną, zgadliście, pan Jay. Witam cię, panie Jay. Witam cię, panie Jay. Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy. Panie Jay, ja trochę oszukam system. Ja wiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale mimo wszystko się zapytam. O czym dzisiaj, panie Jay? Tradycji musi być zadość. Słuchaj, nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale zrobiliśmy taki materiał pod tytułem Blizzard, największe zło świata gier? To było pytanie. No i tutaj wychodzi bardzo mocna kompetycja o tego najbardziej znienawidzonego dewelopera w świecie gamingu. I wszystko wskazuje na to, że żaden przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, tylko francuska firma, właściwie ogromna korporacja Ubisoft, usilnie próbuje być tymi najgorszymi. I myśleliśmy o tym materiale już jakiś czas, bo zbierało się Ubisoftowi, ale mówimy, nie, poczekamy jeszcze na taki trigger, poczekamy na taki zapalnik, na razie nie ma sensu o tym mówić. No i przed paroma dniami wydarzyła się ta kropla przysłowiowa, która przelała czarę goryczy i takim oto sposobem jesteśmy tutaj dzisiaj. Ja pozwolę jedynie jednej kwestii wybrzmieć odrobinę głośniej i wyraźniej, że Ubisoft dawał nam preteksty do tego, żeby delikatnie o nich sobie porozmawiać publicznie niejednokrotnie i tak jak wspomniałeś, za każdym razem było to takie, no dobra, niech tam sobie jeszcze chłopaki poczekają, to jest niewystarczająco dużo, ale wczoraj doszliśmy do wniosku przy ostatniej, największej, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, głupocie, chciwości, nawet momentami chamstwie, Ubisoft stwierdził, że wypuszczają grę Quadruple A. I też jeżeli z jakiegoś powodu ktoś nie wie, co oznaczają te A przy statusie gry, no to mówiąc to najprościej, jak tylko się to da, ilość tych A oznacza powiedzmy budżet zainwestowany w konkretną grę. I tak, w skalę produkcji. Tak, skala produkcji, budżet i tym podobne. I Ubisoft z kompletnie nieuzasadnionych powodów, o czym będziemy właśnie mówili między innymi w tym materiale, stwierdził, że grę, która... No, każdy ma swoją opinię, ale można dowiedzieć się, że generalny wydźwięk jest taki, że gra jest troszkę niepoważna, a na pewno nie na tyle poważna, żeby nazywać ją grą Quadruple A, a Ubisoft właśnie tak ją nazywa, co jest no trochę żartem, trochę memem. Więc tak, dzisiaj o Ubisoftie, dlaczego zachodził nam i nie tylko nam, absolutnie całemu community graczowemu za skórę od tak naprawdę lat. Dzisiaj historia Ubisoftu, czemu zasługują na to światło na naszym kanale. Panie Jay. Tak, i jeszcze od razu sprostuję jedną rzecz. Nie istnieje w świecie gamingu pojęcie quadruple A, to sobie Ubisoft wyssał z palca. Najwyższy level, największa skala produkcji to jest triple A. To jest normalnie przyjęty za standard w gamingu, więc chciałem to zaznaczyć, że oni po prostu sobie wyssali określenie kompletnie z palca. Jeszcze zanim przejdziemy do właściwego mięcha, chciałbym taki mały apel tutaj zrobić, ponieważ wiem, że gracze polscy mogą mieć pewien sentyment do tego studia, wynikający z poprzednich ich dzieł, głównie z Assassinów. Ja też miałem ten sentyment. Ja bardzo byłem fanem tego studia. Kupowałem kolekcjonerki Assassinów. No, były trochę tańsze wtedy, to prawda, ale no, byłem no, niemalże fanboyem, ale przejrzałem na oczy. W związku z czym apelujemy, aby ktoś tutaj nie hejtował i nie rage'ował tak na ślepo, tylko podszedł do odsłuchu tego materiału z otwartym umysłem, po prostu. Bo wszyscy jakby chcemy, żeby nasze gry i studia, które dawały nam te gry z dzieciństwa, były ciągle takie fajne, jakie pamiętamy, ale to niestety nie jest realistyczne. Koniec apelu. To w sumie, trochę kontynuując swój wątek, najbardziej boli, gdy to boli po prostu, tak. Jakiś deweloper, czy ktoś, komu można, powiedzmy, że w cudzysłowie powiedzieć, że ufaliśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze wydatki i wiedzieliśmy, tak, że te $60 będzie wydane sensownie czy fajnie i zawdzięczamy dużo jakiejś przyjemności, sentymentu, no to właśnie wtedy najbardziej boli, kiedy się okazuje, że osoby, którym naprawdę
no powiedzmy właśnie ufaliśmy, okazują się być absolutnie chciwymi dżentelmenami w garniturach, którzy jedynym językiem, jakim się posługują, to językiem pieniędzy, po prostu. Tak, no jedyne co jest wspólnego dzisiaj i przed 15 laty z danym deweloperem, to jest nazwa. Mhm. A ludzie już zupełnie są inni, tak samo jak było w przypadku BioWare'u. No ale dobrze, przechodząc do już właściwej treści. Ta kropla, która przelała czarę goryczy, to był, jak już wspomniałeś, panie Ej, wypowiedź jednego z, nie wiem, czy to był szef, czy jeden z szefów Ubisoftu przy okazji zbliżającej się otwartej bety Skull and Bones, który stwierdził, że $70, od razu powiem, że 60 to była ostatnia norma, jeśli chodzi o gry AAA na premierę, a tutaj Ubisoft powiedział, że okej, teraz będzie $10 więcej, bo tak. I to $70 jest w pełni uzasadnione, ponieważ, no już zespoilerowałeś, gra jest quadruple A, tak? Czyli absolutnie, to się od razu stało memem. Chłop po prostu wyssał sobie z palca jakieś określenie na grę, która absolutnie nie ma prawa kosztować tyle, ile będzie kosztowała. Postawił tą swoją grę jeszcze na wyższym stopniu podium niż AAA w jego oczach. A zwróćmy uwagę, że chodzi tutaj o grę, która będzie live serwisem, czyli będzie bardzo na pewno agresywnie monetyzowana w przyszłości. W związku z czym nie dość, że płacimy absolutnie absurdalną cenę, nieuzasadnioną niczym, to jeszcze będziemy bombardowani monetyzacją. W sensie albo jedno, albo drugie. Albo robimy free-to-play z agresywną monetyzacją, albo robimy tak jak kurczę Larian i płacimy raz te $60 i nic poza tym. Mamy kupiony pełny produkt. To ja musiałem się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że quadruple jest nieuzasadnione i ja bym chciał tutaj na pewno szermierkę słowną się wyzwać. Otóż zdaniem deweloperów quadruple A jest uzasadnione, tylko że największym problemem i trochę głupotą, powiedzmy, jest samo mięcho tego uzasadnienia, a brzmi ono w ten sposób, albo ujmę to inaczej. Uzasadnieniem jest to, że gra była w tak fatalnym... Gra nie była w development hellu. Jeżeli wiecie, ogarniacie gry mniej więcej, to wiecie, co to znaczy, że było anulowania, przekładania, wszystkiego. Proces powstawania był skomplikowany, powiedzmy. Absolutnie skomplikowany, a mówiąc konkretnie, żeby już nie mówić, nie teoretyzować, no to w tym przypadku gra była zdelayowana, czyli przełożona oficjalnie 6 razy. Tak, wow. 6 razy była przełożona. Na dodatek osoby tacy lead designerzy, czyli tacy powiedzmy główny menadżer projektu, wyleciało mi z głowy ile, ale jeżeli się nie mylę, to chyba 4 takich panów było zwalnianych, ponieważ... Czyli 4 ojców projektu było zwalnianych, tak. Nie? To nie może dobrze wpłynąć na grę. Ponieważ nie potrafili... Okej, to mówię w ten sposób. Gdy jeden ze zwolnionych takich lead designerów został zapytany, to było w języku angielskim, dlaczego, co się stało, że no jest taki syf w skrócie, że wszyscy się zwalniają, odchodzą, gra jest odpychana, delayowana. O co w ogóle chodzi z tą grą? To odpowiedź brzmiała, i tutaj będę musiał uważać na piękno języka, z angielskiego brzmiała ona tak. Nobody knew what the F-word they were doing. Czyli na polski nikt absolutnie nie wiedział, co tam się powiedzmy odstawia. Odjanie Pawlało. Tak, i to jest wypowiedź jednego z lead designerów, menedżerów projektu gry Skull and Bones. Słuchaj, jeżeli chciałbyś zagrać w Skull and Bones 3 dni przed premierą, kiedy by ona miała nie być, możesz spreorderować edycję premium za skromne 400 zł, około $100. Czy kusi cię taka oferta, panie? Znaczy, zwłaszcza na podstawie i na tle naszego jednego z ostatnich materiałów, gdzie mówiliśmy o cenach gier w Polsce, no to już oczywiście moja karta jest w ręku, tak naprawdę już 3 razy grę kupiłem. Nie no, bądźmy szczerzy. Za 3 dni, w ogóle przepraszam, ale co to jest, co to się... Kolejny jakiś kancerogenny fenomen tworzy, żeby
kupować premium edycję, żeby mieć dostęp do gry 3 dni wcześniej. Co to zmieni, jak ja czekałem 5 lat na grę? Panie Jay, 5 lat. Panie Jay, szybka korekta. Gra była w procesie developmentu od 2013 roku. Nie, tak, słuchaj, tak 5 lat rzuciłem tak kompletnie. Aha, rozumiem. Ten. Okay. Ale w sensie, co mi zmieni te parę dni? Nie wiem. Dla kogo oni wychodzą z taką propozycją? Ale dla ludzi, którzy nie wiedzą, co zrobić ze własnymi pieniędzmi? Panie Jay, bo ty masz takie trochę romantyczne spojrzenie, mam wrażenie, na tą ideę. Tutaj nie chodzi o żaden romantyzm, tutaj nie chodzi o żadną logikę. Tutaj siedzi pan w garniturze i zadaje sobie pytanie, jak mogę zarobić na tym beznadziejnym projekcie jeszcze więcej pieniędzy? Co, czy będą mikrotransakcje? Ale proszę pana, mikrotransakcje już mamy w grze. Będzie Battle Pass? Panie, proszę pana, Battle Pass będzie już w grze. Będzie cena quadruple $70? Ale proszę pana, mamy już cenę quadruple $70. No to jak do jasnej ciasty mogę zarobić więcej pieniędzy na tym beznadziejnym projekcie? Proszę pana, fenomenalny pomysł. Niech jak coś. Przepraszam za wrażenie, idioci kupią tą grę 3 dni przed premierą. Nie, no tak. Tak to wyglądało. Tak. Jakby odłóżmy na bok jakieś, tak jak wspomniałem, romantyczne kwestie, że logika, zastanowienie się, przemyślenie. Nie, to dokładnie pokazałem, zagrałem aktorsko pięknie scenę, jaka miała miejsce, kurczę, w Paryżu, czy gdziekolwiek mają chłopaki biuro w Ubisoftie. Tak, ja ewidentnie mam zbyt idealistyczne podejście do tego. Ja bym przeszedł też do paru innych ciekawych informacji, jeżeli chodzi o sam wybitny projekt Skull and Bones. Generalnie źródło informacji, jakie mamy, z którego możemy korzystać, to jest fakt, że gra jest w open becie aktualnie i można sobie testować. I bardzo wielu recenzentów, czy to powiedzmy niekoniecznie godnych zaufania, czy to niezależnych twórców, recenzentów miało okazję zagrać w Skull and Bones i to jest właśnie źródło informacji. Jest ono autentyczne, no, gramy w grę, tak? To tutaj mówię, to nie są rzeczy wyssane z palca. Dodatkowo zaznaczyłeś, ale też przypomnę, że gra będzie live serwisem, więc po raz kolejny, czy to formy monetyzacji, czy to formy jakiegokolwiek, wiesz, gra jest ciągle w ich rękach, co im wpadnie do głowy, oni sobie będą mogli zrobić, skiny, wszystko, jasne. Wiesz, typowa, bardzo typowe, po prostu mikrotransakcjowe zabiegi. Przedstawili roadmap na rok do przodu, co też jest dla mnie, wiesz, to jest dla mnie fenomen, że kupujesz grę i dopiero patrzysz, i wiesz, to już nie będzie early access, kiedy gra wyjdzie, to już będzie normalnie, wiesz, wydana gra i dostajesz informacje, jakie będą rzeczy miały miejsce przez następny rok developmentu i ja to rozumiem, jakby rzeczy live service istnieją, istniały, jakieś MMO zawsze były live serwisem, tylko tak może niekoniecznie logicznie, ale patrzę na to z perspektywy głównie osoby gracza single player, że kupuję grę i dopiero będę widział, okej, to dopiero za rok będzie tam mechanika, która mi się podoba na przykład, nie? Trochę takie śmieszne. Ja mówię, to nie jest logiczne, bo ja wiem, że to ma sens, ale tak. No. Jeszcze jedna rzecz, która jest taka naprawdę najważniejsza. No. Tylko tak chciałem tutaj wtrącić szybko, że zadziwia mnie to, jak oni naprawdę nie mają wyczucia, bo oni autentycznie wsadzają wszystkie możliwe formy monetyzacji w jeden produkt. I zazwyczaj inni to robili, inne studia, tak też bardzo agresywnie, ale z większym wyczuciem. Co mam przez to na myśli? Robisz grę free-to-play, no to wiesz, że będzie tam mikrotransakcje, skiny, kręcenie kółkiem, jackpoty i tak dalej. Kupujesz Diablo, wiesz, że będą sezony, będą battle passy i jakby to jest, nadal gardzisz tym, ale spodziewasz się tego, bo jakby jedno wynika z drugiego, a tutaj absolutnie tego nie ma. Płacisz $10 za dużą cenę na premierę, czyli kupujesz, no, najdrożej jak się da, spodziewasz się, że okej, no to dobra, jest strasznie drogo, ale przynajmniej no chyba jest dużo kontentu w grze, to się pobawię nią, jakiś długi czas może się będzie opłacało, ale nie, tutaj zaskakują ci po prostu live service i monetyzacja. W sensie, rozumiesz, o co mi chodzi? Wszystkie najgorsze możliwe mechaniki i monetyzacje wsadzają w jeden produkt. Nawet nie udają, że nie próbują tego rozłożyć. Taki kompletny brak wyczucia. Ale panie, że ja tego przypomnę i to jest też temat, o którym będziemy za niedługo mówili, ale historia gier od Ubisoftu i patrzę teraz głównie na grę Assassin's Creed Odyssey, która była grą single player, która, mówię, nie chcę teraz o tym gadać, bo mamy zaplanowane, będziemy mówili o tym za niedługo, ale oferowała mikrotransakcje w single player RPG-u, więc jakby czego ty się dziwisz po deweloperach? Nie wiem, kurczę, wyczucia jakiegoś. Panie Jay, rozeznania rynku.
oni wrzucili expo boostery do gry single player RPG. Tak. Mówimy o tych ludziach, żeby była jasność. Mówimy ale o tych ludziach. Żeby podsumować wątek Skull & Bones, jedna z najważniejszych, jeżeli nie tak naprawdę najważniejsza informacja, i z tą informacją jest problem, bo ona jest takiego masywnego kalibru, że wiadomo, że nikt nie chce się chwalić, przez co dostęp do rzetelnych i bardzo dokładnych, precyzyjnych, oficjalnych informacji jest mocno ograniczony. Ale z mojego researchu, który przeprowadziłem, doszedłem do konkluzji, że jedynym powodem, dla którego deweloperzy kończą w ogóle pracę nad Skull & Bones i zależy im na tym, żeby ją wypuścić, to deal z jednym ze swoich biur siedzib, które ma miejsce w Singapurze. I zaznaczam, jeżeli coś tutaj przekręciłem, to istnieje taka opcja, ponieważ ta informacja, że jedynym powodem, którego gra ma być skończona, to właśnie jest deal z singapurskim, i tam było nawet napisane governmentem, czyli rządem. Ciężko było zdobyć tę informację, możecie się domyślać, że to nie chodzi o to, czy jemy mleko z płatkami lewą czy prawą ręką, tylko o coś dosyć sensownego. Więc tą informację wierzcie z odrobiną przymrużenia oka, bo po prostu ciężko jest znaleźć oficjalne informacje na ten temat. Znaczy szczerze, to brzmi absolutnie abstrakcyjnie, ale z drugiej strony wszystko, co mówią ci ludzie, co wychodzi z tej firmy, brzmi abstrakcyjnie, więc chyba nie powinienem być już zdziwiony, żebyś znowu się ze mnie nie śmiał, że jestem jakimś romantykiem. No. Kurczę, blaszka. Okej, okay. Czy możemy przejść dalej, panie, czy jeszcze chciałbyś coś dodać do ja tego bajzlu? Ja jedyne, co mogę dodać od siebie, to jako, że oczywiście przygotowałem się do tego materiału, to jedną z moich rzeczy, na którą spędziłem dużo czasu, to generalne zapoznanie się z samą treścią gry i z recenzjami, i też zaznaczam, że zapoznawałem się z bardzo dużą ilością recenzji, nawet powiedziałbym, że z większością dostępnych aktualnie recenzji gry Skull & Bones, i wydźwięk jest taki, że nikt nie jest specjalnie zaskoczony. To nie jest rewelacja, to nie jest jakieś odkrycie, to nie jest innowacja, tylko, bo o, to też nie wspomnieliśmy, ta gra oryginalnie miała być przecież ekspansją do gry Assassin's Creed Black Flag. To jest pierwotna idea, koncept, dla którego w ogóle Skull & Bones, idea jego powstania weszła w życie. To, że ludzie zobaczyli, deweloperzy zobaczyli, że motyw piractwa, statków, wody, żeglugi jest przyjemny i sympatyczny i ludziom się to bardzo podobało, więc oczywiście co Ubisoft zrobił? O, to nam da pieniądze, zróbmy z tego grę. I tak narodził się, i to jest oficjalne. To jest oficjalna i informacja. Oczywiście, jak to Ubisoft poszli najmniejszą linią oporu i zrobili to samo, co przy okazji Miraża, który, jeżeli ktoś nie wie, miał być początkowo DLC-kiem do Valhalla, czyli po prostu zrobili coś, co nie miało prawa być pełnoprawną grą, a już na pewno nie za taką cenę. Tak, więc po co. A i kończę trochę te recenzje, to jak mówiłem, gra. No właśnie. Wydźwięk generalnie recenzji jest taki, że gra jest okej, okay, w sensie bardzo dużo osób negatywnie nagina rzeczywistość, dlatego, bo to jest Ubisoft, a nie za bardzo ktokolwiek ich szanuje, więc starałem się unikać takich recenzji, więc osoby niezależne generalnie mówiły, że gra nie jest zła, ale na przykład Sea of Thieves oferuje więcej za lepiej i sensowniej, i generalnie są już lepsze alternatywy do gier niż to, co Ubisoft prezentuje za 3000 milionów dolarów. Do Skull & Bones są alternatywy w sensie. Tak, 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 tak. Wiesz, szczerze mi nawet to, czy ta gra będzie fajna, czy będzie zabugowana, czy będzie średnia, mnie nawet nie za bardzo interesuje w świetle tego całego materiału, bo mnie interesuje ta otoczka, nie? Tak. To po prostu. I to była ta kropla, która zmusiła, no, zachęciła nas do wejścia na mikrofony. Ale to nie jest jedyny taki wyskok przedstawicieli szefostwa Ubisoftu. Bo jakiś czas temu jeden z szefów mówił, że głosił, że gracze muszą się przyzwyczaić do nieposiadania swoich gier, ponieważ model subskrypcji to jest przyszłość gamingu i musimy pozbyć się tych starych przyzwyczajeń, że kupujemy grę w pudełku i ona już jest zawsze nasza, bo tak to gaming jako całe industry nie rozwinie się. Ja tylko, zanim ci oddam głos, szybko przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, Google Stadia, projekt, który bardzo szybko umarł, bazował na dokładnie tym samym, to znaczy kupowaliśmy po prostu w subskrypcji dostęp do jakichś gier i streamowaliśmy je na swoje urządzenie, czy to na komputer, czy to na konsolę, czy to nawet na smartfona, i no to w zamyśle Google'a to miało ułatwić gaming na takiej zasadzie, że nie potrzebujesz
mocnego hardware'u, mocnych bebechów, komputera, tak, bo po prostu streamujesz grę, a nie bezpośrednio odpalasz na własnym tym, tylko wszystko idzie przez twoje łącze internetowe. Ale jak ktoś może wiedzieć, a może nie wiedzieć, Stadia pożyła bardzo krótko. I można powiedzieć, że ona się nie urodziła, na dobrą sprawę. Nawet się dobrze nie urodziła. W związku z czym, jeżeli tutaj pan od Yubi w garniturku mi mówi nam, graczom, obraża nas prosto w twarz, że my się musimy przyzwyczajać do tego, a ja mam w pamięci historię Stadii, którą przed chwilą wam przytoczyłem, no to po raz kolejny oni żyją, Ubisoft żyje na planecie Mars. Panie Jay, ja zacząłbym od jednej rzeczy. Jeżeli ktoś mi mówi, że ja nie umiem to inaczej, kim jest ten pan, żeby mi mówić i tobie mówić i naszym słuchaczom mówić i wszystkim graczom mówić, że my musimy się do czegoś przyzwyczajać. Czy to jest, przepraszam bardzo, naukowiec ścisły, który, nie wiem, właśnie odkrył coś tam, co może uchronić nasze życie? Nie. Czy to jest jakiś... moja mama? Czy to jest moja mama, żona, przepraszam bardzo? Nie. Która każe mi wyrzucić śmieci? Tak, na pewno jest groźniejsza niż ten pan, ale idźmy dalej. Kim ten pan jest, żeby mówić całemu community graczy, co będzie dla nich lepsze, co jest dla nich bardziej optymalne, co jest fajniejsze, co jest sensowniejsze, co jest przyszłością. Co on chce uzyskać? Znaczy, ja wiem, co on chce uzyskać. On chce uzyskać ale pieniądze. Ale chce uzyskać pieniądze. Ale do tego zaraz przejdziemy. Nie, to ja przejdę do tego od razu. Na tą, powiedzmy, dramę wywołaną przez kolejny właśnie fenomenalny przebłysk geniuszu panów w garniturze z Ubisofta, czyli właśnie to, że nie będziemy posiadali gier i że mamy się do tego przyzwyczaić, odpowiedziała osoba, która ostatnimi czasy w świecie gamingu prawdopodobnie jest najbardziej zaufaną bądź lubianą osobą w całym świecie gamingu, mianowicie Sven, nazwiska nie pamiętam, bo jest to... Jak ma nazwisko Sven? Winkle, jak się wymawia. Tak. Generalnie z Lariana, CEO Lariana, każdy wie, ale w wszelki wypadek przypomnę, stoi za grą roku ostatnią, za Baldur's Gate 3, osoba bardzo lubiana, bardzo szanowana w środowisku growym i on opisał kilka dosyć długich i bogatych tweetów, ale ja postarałem się zrobić parafrazę konkluzji tego, co chciał przekazać i powiedział mniej więcej tak. Tworzenie gier jest tańsze, między innymi przez wersje cyfrowe, przez to, że tak jak kiedyś nie wszystkie koszty za wysyłkę do sklepu, za tworzenie pudełek... Jasne, nie ma całej logistyki. Absolutnie tego wszystkiego nie ma i to są na skalę gier AAA, to są miliony zaoszczędzone i to mówię grube, spasione miliony, a ceny gier rosną. To jest mniej więcej konkluzja tego, co powiedział pan Sven z Lariana. I chciałem jeszcze skończyć jakoś wątek tego, że pan mówił, że aha, a propos serwisów na zasadzie subskrypcji, no to możemy się przenieść trochę do innego medium rozrywki, jakiekolwiek seriale. Była ostatnio taka sytuacja, gdzie jedna platforma streamingowa w skrócie upadła i ona wykupiła sobie prawa do jakichś tam dużych marek, filmów, anime, generalnie rzeczy do oglądania, seriali i oni upadli. Przez to pieniądze wydane użytkowników na subskrypcję do na oglądanie jakichś tam dzieł, no przypadły, no bo oni upadli, ich już nie ma, nie ma tak naprawdę gdzie obejrzeć tych show, dla których w ogóle kupiliśmy to, więc musimy wiedzieć, że gdy mówimy o motywie subskrypcji, to dosłownie podpisujemy papier, że siema, ja bym chciał obejrzeć coś, ale rozumiem, że jeżeli jutro na przykład was nie będzie, bo wam padną serwery i już nigdy one nie wstaną, dokładnie, to ja tak naprawdę nic z tego nie będę miał. Jakby... Wiesz, tak na logikę nawet pozbywamy się praw do czegokolwiek, do posiadania we własności jakiegoś produktu, czy to fizycznego, czy cyfrowego. To na logikę nawet to nie brzmi dobrze. To brzmi jak umowa sporządzona tak, żeby my jako konsumenci stracili na tym. Albo tak jest. Tak. To jest po raz kolejny jedyny cel takiego zajścia jest to, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. I to jest, też mówiliśmy o tym przy okazji materiału AI, jest coraz więcej powodów, dla których gry, nie będę powtarzał tego samego, co samego materiału, ale jest coraz więcej powodów, dla którego gry powinny być tańsze. Mamy mniej pracowników, bo wiele pracowników możemy zastąpić na przykład sztuczną inteligencją i wieloma innymi silnikami i tak dalej. I gry powinny być
proces tworzenia gier na wielu płaszczyznach jest dużo tańszy. To co mówiliśmy przed chwilą, brak właśnie logistyki, tworzenia pudełek, deali ze sklepami i wiele innych rzeczy. A ceny są coraz większe. A ceny gier właśnie zamiast maleć, i to naprawdę znacząco mogłyby zmaleć, no to one rosną. I to jest, wiesz, my też to najbardziej się podoba, że to jest trochę... uderz w stół, nożyce się odezą. I ktoś zapoczątkował trend $70 i kto absolutnie jako pierwszy wskakuje na trend $70? No wszyscy giganci, Ubisoft, EA, Blizzard, no wszystkie firmy, do których szanujący się gracz stracił szacunek 15 lat temu, jako pierwsze wskakują na ten wagon zasuwający, tak, który ma na czole napisane oddajcie mi pieniądze. I to jest ogromny problem, do którego za chwilę przejdziemy. Jeszcze tylko chciałbym przytoczyć pana Svena, ponieważ on komentował różne poczynienia Ubisoftu, oprócz tego, którym ty powiedziałeś. Na przykład też skomentował ten model subskrypcji, który rzekomo jest przyszłością. I powiedział, że nie, absolutnie, im jest prostsza i krótsza linia deweloper-gracz, tym jest zdrowiej dla każdego. I nie chcę tutaj porównywać... dobra. Porównanie Lariana i Ubisoft to jest porównanie tak ogromnych skrajności, że to są tak jaskrawie inne końce wszystkiego, że tu świetnie widać, kto tu jest po prostu po pieniądze, a kto tu jest, żeby przelać jakąś pasję, nie? Mhm. Polecam zobaczyć sobie parę tych odpowiedzi na Twitterze. Odpowiedzi pana Svena. W każdym razie, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć. Launcher Ubisoftu jest tragiczny, jest po prostu tragedią, ale nie chcę się rozwodzić na ten temat za bardzo, ale zobaczmy, ile jest takich serwisów, aplikacji, które mają Ubisoft w nazwie, ale nie mają nic wspólnego z gamingiem. O dwóch z nich dowiedziałem się, robiąc research do tego materiału. Mamy tak, Ubisoft Plus to jest taki Ubisoftowy Game Pass na zasadzie subskrypcji, która jest przyszłością gamingu. Jeżeli w to nie wierzysz, jesteś głupi. Ubisoft Connect, nie mam pojęcia, czemu ja służy. Też nie. Uwaga, uwaga, Ubisoft Quartz. Czy wiecie, czym jest Ubisoft Quartz? Wątpię, ja nie wiedziałem. Jest to platforma Ubisoftu zajmująca się, nie wiem dokładnie czym, ale czymś związanym z tokenami NFT, z kryptowalutami, z najgorszym po prostu ścierwem. Po prostu ścierwem. I teraz tak, my cały czas źle patrzymy na Ubisoft, bo my patrzymy na nich jako na studio tworzące gry. Nie, spójrzmy na nich jako na ogromną korporację, ogromną pazerną korporację, która chce za wszelką cenę wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z ludzi i akurat niestety dla nas wybrała sobie medium gier. Jeżeli tak spojrzymy na nich, wszystko się klaryfikuje. Ubisoft Quartz, Connecty, subskrypcje, Quadriple A, wszystkie puzzle wchodzą na swoje miejsce. Panie Jerzy, to po raz kolejny konkluzja jest taka sama. Widzimy, tak? Jakby możemy zobaczyć i konkluzję sami dochodzimy do konkluzji i wydaje mi się, że konkluzja będzie dosyć wspólna, nieważne kto by to usłyszał. Gra w tym momencie, medium gier dla Ubisoftu jest środkiem, dzięki któremu zaistnieli na scenie po to, aby teraz się od tego odbić najniższym nakładem pracy, zarabiając największe możliwe pieniądze. W skrócie, to jest jakby jednym zdaniem podsumowanie tego, co możemy zobaczyć. Ja chciałbym, jeżeli nie masz nic przeciwko, przejść do... Ja wybrałem sobie specjalnie w uniwersum Assassin's Creed, ponieważ wiem, że w Polsce prawdopodobnie kojarzymy, a przynajmniej większość kojarzy Ubisoft z Assassinów i z Far Cry'a. Mhm. Wybrałem sobie uniwersum Assassin's Creed i powiem tak, jak wyglądają ich jedne z ostatnich gier. Assassin's Creed Mirage, czyli ostatnia odsłona tej kultowej serii. Która powinna być DLC? No,
Zaspoilerowałeś mi to niestety, tak? Gra powinna być. Gra była tworzona, jakby pierwotny koncept do powstania gry miał być DLC do Valhalla, który miał generalnie być na parę godzin i kosztować jakieś tam na pewno mniej niż $60, czy tam $50. Finalnie, i też to jest ciekawe, bo patrzyłem, jest taka strona, która się nazywa How Long to Beat, i to ta strona generalnie mówi nam, w ile przejdziemy jakąś grę, w zależności od tego, jaki preferowany playstyle mamy. Na przykład, czy robimy tylko fabułę, czy fabułę i questy poboczne. Czy wszyscy, czy całość kontentu, i tam można zobaczyć informację, że fabuła trwa około 16 godzin, i to jest absolutna bzdura, ponieważ po raz kolejny na podstawie researchu wszedłem na YouTube'a i wpisywałem sobie Assassin's Creed Mirage cała gra, czy tam full gameplay, i absolutnie każda osoba, która grała w grę, i niezależnie od tego, czy robiła tylko fabułę, czy i fabułę, i treści poboczne, zamykała się w około 10 godzinach i mogliśmy znaleźć całe serie, na przykład 10 odcinków po godzinę, albo jeden cały ten long play. Generalnie w skrócie, Assassin's Creed Mirage to jest gra, która po raz kolejny nie dała żadnej innowacji, nie dodała żadnej jakiejś, wiesz, ciekawych mechanik. Jest takim odgrzanym, tłustym, suchym w środku kotletem, który nie ma smaku od ostatnich 6 lat. No i to jest właśnie kolejna rzecz. Ale to jest jedna gra. Przejdźmy dalej. Assassin's Creed Odyssey'a. I to jest dla mnie, ja nigdy nie zapomnę tej gry, ale niestety nie przez przyjemne wspomnienia, tylko gdy ja zagrałem w Assassin's Creed Odyssey, ja natrafiłem na sklep z mikrotransakcjami w single player RPG-u. Ja się złapałem za głowę i ja mówię, matko, ja mówię, co ja widzę? No, powtarzam, wyobraźmy sobie, że gramy w Wiedźmina III, o którym ostatnio byśmy sobie pogadali troszeczkę, i nagle Gerwazy ma zbyt mały level, żeby zrobić misję fabularną, ponieważ taka mechanika była w Assassin's Creed Odyssey. Wbijanie expointów było ekstremalnie spowolnione, wręcz sztucznie spowolnione, ponieważ fabuła była zablokowana konkretnym levelem, czyli powiedzmy robimy jeden quest fabularny na 10 poziomie, jak skończymy ten quest fabularny, to następny quest fabularny możemy zrobić na poziomie powiedzmy 18, tak. A expointy zdobyte za ten quest na przykład wznosiły nas na poziom 11, więc musieliśmy 7 leveli wbić, robiąc cokolwiek. I w tym momencie bardzo sprytni panowie w garniturach z Ubisoftu otwierają się takie okienko, pukają ci do drzwi i mówią, szanowny panie graczu, musisz wbić 7 leveli, żeby poznać fabułę. A co, jeżeli czy chciałbyś? Sobie... Tak. Mam tutaj, wiesz, odsłania z takiej czarnej, skórzanej kurtki. Tak, tak. I mówi, może chciałbyś tutaj boosterek do expointów. A proszę pana, a ile za to muszę zapłacić? $20. Tylko raz. Ale proszę pana, ja chyba kupiłem grę dla pojedynczego gracza za pełną cenę AAA, za $60. Ale ja jestem z Ubisoftu, ja lubię twoje pieniądze. Aha, rozumiem. Tutaj jest moja karta, proszę bardzo. Tak, więc to są dwie z trzech gier Assassin's Creed Odyssey. O Odyssey można powiedzieć dużo więcej. Gra miała najgorszej jakości questy poboczne, które dosłownie się powtarzały. I ja mówię dosłownie. Kończyłeś quest o treści wilk z jaskini, po czym godzinę później natrafiałeś na quest o nazwie wilk z jaskini. I to był dokładnie ten sam quest. Bez żadnych tutaj koloryzowania czy ściemy, autentycznie, to był jeden do jednego. Idąc dalej, powiedzcie mi, szanowni słuchacze, ile z was słyszało o projekcie o nazwie Assassin's Creed Jade? Panie Jade, możesz mówić w imieniu publiki. Ja nie słyszałem o tym projekcie. Bardzo dobrze. Też, nie? Bardzo, bardzo dobrze. Plus jeden do szacunku do was. Ponieważ Assassin's Creed Jade to jest, uwaga, jeszcze bardziej ordynarne, obrzydliwe, chamskie dojenie tej biednej krowy z ostatniego centa. Mianowicie jest to gra Assassin's Creed na platformy mobilne, a konkretnie na telefony. Można zakończyć na ten temat. Na ten temat wiadomo, co się z tym wiąże. Jeżeli coś jest mobilny free-to-play, będzie agresywnie monetyzowany. No dokładnie. Do tego pani Jay. Ubisoft stwierdził, że chce mieć własny Diablo Immortal. No, można tak powiedzieć. Panie Jay, gry quadruple. Wmawianie nam, że musimy korzystać z subskrypcji, że to jest przyszłość gier. Oczywiście teraz chwalenie się i tworzenie gier mobilnych. Jakby, czy to nie jest oczywiste? Czy naprawdę do tego wachlarza rzeczy i zdarzeń jest potrzebne cokolwiek jeszcze, żeby dojść do konkluzji? To powinno być oczywiste i to jest po prostu obrzydliwe, to jest obleśne.
Kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podoba w Ubisoftie, to to, jacy oni są aroganccy. Co mam przez to na myśli? To, że studia sprzedają nam odgrzewane kotlety, to jest też niestety normą, ale no wszyscy to robią, Ubisoft nie jest w tym jedynym. To, co mi się nie podoba, to to, że oni nie udają, że to jest jakiś nowy content, czy że to jest jakaś kreatywność, jakaś ewolucja z Assassina, powiedzmy, 3 na Assassina 4. Nie, oni... Ja zacząłem myśleć o Ubisoftie jako fabryce, takie jak mamy, nie wiem, fabryki produkujące cokolwiek na linii produkcyjnej, w której hurtowo wychodzą produkty pozbawione krzty pasji deweloperskiej, kreatywności czy jakiejkolwiek duszy. I tak jak mówię, to robią wszyscy odgrzewają kotlety niestety, ale Ubisoft, mam wrażenie, specjalnie jakoś, nie to, że się z tym nie kryje, tylko nawet pokazuje to nam prosto w twarz. W sensie, formuła gier Ubisoftu, czy to Far Cry, czy to Assassin's Creed, tworzysz ogromny, otwartą mapę, która swoją drogą jest bardzo ładna dla oka. Wypełniasz ją absolutnie copy-paste'em, zawartością, tak jak mówisz o Odyssey, znaki zapytania. Po prostu recykling kontentu. Sprzedajesz grę za $70, czy za 60. Ale spokojnie, dodajesz. Za chwilę za 80 dodajesz troszeczkę szczypty mikrotransakcji. Tak. Co robisz za rok? Za rok robisz to samo. Zmieniasz troszeczkę setting czy kolorki tekstu. Mogę się chwilę wejść, bo zapomnę czegoś. Chciałem tylko bo wiem, że zapomnę. A propos Assassin's Creed Mirage, zapomniałem wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Mianowicie jest to po raz kolejny gra single player, która miała mikrotransakcje. Ja już nie pamiętam dokładnie, jakie to były mikrotransakcje, czy to były jakieś boostery, czy to były skiny, ale to był kolejny jawny przykład, że Ubisoft wypuszcza grę ze swojej najbardziej flagowej serii, każdy utożsamia Ubisoft z Assassinem i ich najnowsza gra, która nie powinna mieć miejsca, bo powinna być anulowanym dodatkiem do Valhalla, który zajmuje 3 godziny, wyszła za $50 i miała mikrotransakcje. To jest nowa norma. To jest nowa norma niestety. I pamiętam taki skandal związany z Far Cry'em 4, który miał jedno jezioro, które było wyjęte 1:1 z jeziora z Far Cry'a 3. Autentycznie. Wyglądało tak samo na mapie, po prostu żywcem zrecyklingowali asety z poprzedniej gry. I tak jak powiedziałem już wcześniej, wszyscy odgrzewają kotlety, ale kurczę, można jakoś mieć odrobinę chociaż szacunku, żeby do swoich konsumentów, żeby spróbować to jakoś zamaskować, wiesz, takiej przyzwoitości, ale nie, oni po prostu są tak chamscy. Panie J, mam bardzo ważne pytanie pozaprogramowe, nie umówiliśmy się na to pytanie, więc będzie to coś pozaprogramowego, tak jak wspomniałem. Kiedy dla ciebie Ubisoft upadł? Z jaką konkretną grą utożsamiasz koniec pewnej ery Ubisoftu? Syndykat. Która to była część numeryczna? Nie miała numerku, ale to było po Black Flagu. Przepraszam, po Unity. To była piątka. Okay. I paradoksalnie, co ciekawe, ja wtedy... Bo wiesz, też jest taka kwestia, że nam jako graczom w miarę upływu lat zmieniają się też gusta. Więc ja byłem fanboyem Assassinów w czasach no mocno dziecięcych i prawdopodobnie jakbym teraz zagrał w te gry, nawet w jedynkę czy dwójkę, pomijając to, że się zestarzały, to by mi zwyczajnie nie usiadły, nie? Mhm. Bo po prostu gusta się zmieniają. Ale śmieszne jest to, że ja, Ubisoft, mógł dojść do podobnego wniosku jak ja przy okazji Syndykatu, bo to był po tej części, oni po raz pierwszy od x lat zrobili przerwę w wydawaniu Assassinów, żeby no, zastanowić Origin, się nad życiem. Tak, i następny Origin wyszedł bodajże 2-3 lata później, no. A pamiętasz, jak wyglądała, powiedzmy, oś czasu względem Far Cry'ów między Assassinami? Trzeci Far Cry to był 2012, czyli potem... I kiedy to był, który Assassin to był mniej więcej? Trzeci. Trzeci Assassin? Tak. Ale co jest śmieszne. Z Connorem w Ameryce. Okej, okay, no to ja odpowiem na moje własne pytanie, kiedy dla mnie Ubisoft ewidentnie przestał istnieć. I mam tak naprawdę dwie odpowiedzi. Powiedzmy, że dwie odpowiedzi. Jedna brzmi po Brotherhoodzie i po Far Cry'u trzecim. To był moment, w którym po prostu gry Ubisoftu dla mnie były już takim właśnie
Wiesz, to było ileś lat temu i że ja doszedłem takiej konkluzji tak dawno temu, to też jest dosyć interesujące. Tak, to prawda. Ale widzisz, już nawet wtedy zobaczyłeś te kotlety. Tak, tak. Podczas im Far Cry'u. I teraz tutaj leci gameplay w tle Far Cry'a trzeciego i to nie ma znaczenia, że jest trójka w tytule, ponieważ to mógł być dowolny inny Far Cry po trójce. Jest tak źle z tym hurtowym odżywaniem tego mięcha. Swoją drogą, Far Cry trzeci dla mnie najlepsza gra od Ubisoftu. Tak, absolutnie. Was fenomenalna postać. Zgadzam się. Jego teksty pamiętam do dzisiaj. I czekaj, odpowiem tylko jeszcze na moje własne pytanie, bo taki ten monolog, rozumiesz. Dla mnie pierwszym etapem, w którym zacząłem kwestionować chęć wspierania Ubisoftu, to był właśnie Brotherhood Far Cry 3. I zacząłem, że jedna i druga seria ma zbyt dużo podobnego, nie bezpośrednio do siebie, w sensie nie Far Cry jest podobny do Assassina, tylko ma bardzo dużo podobnego w strukturze to, jak jest to zbudowane. Far Cry 2, tak, no jak żywcem biorą części mapy, no tak, to... Były do siebie bardzo podobne, a Assassin tak naprawdę każdy był do siebie ekstremalnie podobny i po prostu zobaczyłem, że tak to wygląda i to był pierwszy moment, w którym przestałem tak lubić. Nawet pamiętam, że kupiłem sobie Assassina trzeciego i po prostu nie zagrałem w niego. Po prostu konkretnie dostałem w prezencie trzeciego Assassina i nie miałem ochoty. Po prostu mówię, nie, no ja już, wiesz, bo jedynka była, dwójka był Brotherhood i już... I to też nie na odstępie 20 lat, tylko na odstępie ilu tam, kilku lat były te premiery. Tak. Po prostu byłem przejedzony tym kontentem. Tak założyłem, że treść serwowana mi nie będzie wystarczająco ciekawa. I drugi moment, w którym absolutnie już wiedziałem, że Ubisoft jest jaki jest, to była właśnie ta sama przerwa, o której ty mówisz przed Originem, kiedy, nie oszukujmy się, Valhalla, Origin, Odyseja, to były gry, które były tak bezczelnie zainspirowane Wiedźminem trzecim, że to był taki, wiesz, taki, mamo, chcę Wiedźmina trzeciego, mamy Wiedźmina trzeciego w pokoju. Tak. I to jest, i pokazujesz na Assassina na przykład Origin czy Odyseję. Tak. Od tamtego momentu nie mam absolutnie żadnego hype'u na gry spod pieca Ubisoftowego. To nie są gry. Tak w ogóle to jest śmieszne, że Ubisoft wziął sobie tą przerwę, żeby przed Originsem, żeby przemyśleć całą serię i troszeczkę tam wepchnąć świeżego powietrza. I faktycznie Origins był świeższy, nie miał specjalnie nic wspólnego z zakonem skrytobójców i asasynami jako takimi, ale oczywiście marka asasynów była już na tyle. Oczywiście była już na tyle potężna, że nikt mądry by nie zrezygnował z tak rozpoznawalnej marki. Ale okej, była ta świeżość w Originsach, po czym zaczął w kółko powtarzać te same błędy na nowo i Odyssey już było znowu tym samym co Origins w nowych szatach. Czyli... Po czym Valhalla to samo. Nowe tylko szaty, nowy setting. I jakby wrócili, dali troszeczkę świeżości, kreatywności w Assassinie Originsach, po czym wrócili popełniać te same błędy. Nie? Zgadzam się. Panie Jerzy, ja nie mam nic więcej do dodania. Uważam, że ten będzie wyczerpany. Jeżeli masz coś do dodania, to śmiało. Tak, no ja mam do dodania... Zamiast tego materiału, chciałbym powiedzieć, jaki był, ponieważ nie zebraliśmy się tutaj, żeby wylewać kubeł pomyj na Ubisoft, tylko... Trochę też! No dobra, trochę też, żeby sobie ulżyć, okej, okay, nie... no dobra, niech ci będzie. Ale chciałbym tutaj dać trochę takiej, powiedzmy, przestrogi, bo takie firmy jak Blizzard, jak EA i zwłaszcza jak Ubisoft, oni nie słuchają się żadnych review bombingów, oni nie słuchają się żadnych buntów graczy w internecie. Jedyny język, jaki oni znają, to jest język dolarów bądź euro zielonych. W związku z czym możemy głosować, możemy wyrażać swój sprzeciw jako gracze, jako konsumenci w jedyny zauważalny sposób, nie kupując produktów i usług od tej firmy. I dlaczego to jest ważne? To nie o to chodzi, że nie wiem, robię nagonkę przeciwko Ubisoftowi, jeżeli ktoś jest wiernym fanem, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś DLC pierwsze do Elder Scrolls 4 Obliviona, czyli słynny pancerz dla konia, to też było skandalem. To było nie do pomyślenia, że co to znaczy, że kupiłem grę raz, co to znaczy, że mam zapłacić jeszcze jakieś $10, żeby zyskać jakieś piksele.
dla tej gry. Co to w ogóle jest za chory koncept? To kiedyś było skandalem, dzisiaj jest malutkim złem, nikt tego nie zauważa, jest normą. Jeżeli będziemy dalej pozwalali praktykować takie praktyki Ubisoftowi i innym też, żeby była jasność, i będziemy dawali im pieniądze, będziemy kupowali subskrypcje, będziemy głosowali niestety za nimi pieniędzmi, to będzie coraz gorzej i że na przykład to Quadruple A, z którego teraz się śmiejemy, z którego gracze się śmieją, który po prostu jest absolutnie abstrakcyjny i odrywany od jakiegokolwiek, od czegokolwiek, to może być nową normą. I z roku na rok może być coraz gorzej. I za dwa lata AAA gry mogą kosztować... Przepraszam. Jak się mówi po piątny? A, o matko. Penta chyba jakaś. Po piąty A, czy cokolwiek sobie wymyślą ci ludzie, to będzie nowa norma. I po prostu chciałem powiedzieć, że nie można im pozwalać uchodzić z tym na sucho, nie można kupować ich po prostu produktów, nie można im dawać pieniędzy, bo... Ale wiesz co, będziemy... jest jeden problem, bo ja rozumiem twój apel i nasi widzowie też rozumieją twój apel, ale największym problemem jest to, że świat gier, i nie tylko gier, ale generalnie świat jest zbudowany tak, że rynki naprawdę można... Zaryzykuję powiedzenie, że wszystkiego, wiem, że nie wszystkiego, ale żeby się nie wchodzić w szczegóły, to powiedzmy, że każdy rynek jest zbudowany tak, że jest 10% albo 8% hardkorów, i hardkorami są osoby, które śledzą wszystko, co się dzieje, oglądają, czytają, interesują się treściami, oglądają trailery, oglądają, interesują się, chodzą na targi i tak dalej, i mają dużą wiedzę i podejmują świadome decyzje. Po czym jakieś 90% to są casuale, które nie oglądają, bo to nie jest ich, wiesz, sens życia w cudzysłowie, to nie jest ich największa pasja, to nie jest ich, wiesz, jakaś miłość, tylko tak se kupią, nie? Zobaczą, tak jak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że babcia kupująca wnuczkowi, o, Assassin's Creed, ja pamiętam 10 lat temu mój wnuczek w to grał, to teraz też ją kupię. No tak, i no. Pieniądze zostaną wydane. I to, że my, i zakładam, że część naszych słuchaczy ma podobne zdanie i nie będzie wspierał Ubisoftu, to sam fakt, że ktoś ogląda treści publikowane o tematyce gier, takie jak na przykład ten podcast, oznacza, że jest w szufladzie, powiedzmy, hardkorowego konsumenta gier i ma wiedzę, żeby samą podjąć decyzję. I wydaje mi się, że nie ma sensu namawiać osoby świadome do podejmowania jakiejś decyzji, no bo są świadome. A problemem dla każdego tak naprawdę rynku, tak jak wspomniałem, oczywiście powtarzam, nie każdego, ale mówię tak, żeby uprościć, są osoby casualowo kupujące jakieś produkty, po prostu. Nie, no tak, to jest na pewno prawda. My jesteśmy absolutnym ułamkiem promila procenta, aczkolwiek chciałem, żeby po prostu był jakiś morał tego materiału, no po prostu, żeby mnie, nie wiem, ja się nawet lepiej poczuł, bo... Nie, ale to jest właśnie słowo smutne, bo czy ten morał trafi do tej babci? Nie trafi. Nie, no nie trafi, ale kurczę, no chciałem powiedzieć, to powiedziałem, no jeżeli, nie wiem, uchronię jedną osobę od wydania pieniędzy tym obrzydliwym ludziom, no to będę się cieszył po prostu. No, oczywiście nigdy się tego nie dowiem, ale wiesz, chodzi tak w przenośni. No. Dobra, napiszcie nam w komentarzu, chociażby nawet możecie nas okłamać i powiedzcie tak, dzięki wam, panowie, już nie wydam pieniędzy na gry od Ubisofta. Okłamcie nas, napiszcie, nawet jak będziecie mieli kupić grę, to napiszcie tak, że pan Jay poczuł się lepiej. Nie, no nie kłamcie, ale oczywiście jak zwykle zachęcamy tutaj dyskusję w komentarzach. Jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, no to jak zwykle też zapraszamy do konstruktywnej, cywilizowanej dyskusji. Właśnie. Aczkolwiek nie widzę, szczerze, ja nie widzę, jak można bronić w dzisiejszych czasach Ubisoft. Ja po prostu tego nie widzę. Ale ja widzę, jeżeli ktoś jest niedoedukowany i zobaczy na przykład taki materiał krytykujący, nie obejrzy nawet go sekundy, tylko napisze, o, Ubisoft jest moim życiem, i wyjdzie. No, ta osoba nie ma wiedzy, żeby wchodzić w polemikę. No dobra. Tyle ode mnie, widzę, że ten, ja mogę z moim romantyzmem iść sobie na spacer, więc idę. Dobra, dziękujemy za słuchanie. Tak jak Andrzej powiedział, konstruktywne komentarze jak najbardziej zapraszamy i dziękujemy za słuchanie. Do usłyszenia, do następnego.